Witam serdecznie i zapraszam do oglądania filmu z ekonomii matematycznej, może i z podstaw, ale też element, który warto zrozumieć. Jeżeli mamy przykładowe koszyki i one są nietypowe, bo już się składają nie jak w podstawach ekonomii matematycznej, a z trzech produktów i mamy w tym momencie powiedzieć, który z tych czterech koszyków mieści się najbliżej koszyka D, czyli te trzy koszyki, który z nich jest najbliższy temu czwartemu. I teraz to nie jest, no powiedzmy, albo rysujemy to, powiedzmy, graficznie jakoś można przedstawić, obliczyć, wrzucić dane do programu, ale u nas mamy podpowiedź, mamy to poprzeć obliczeniami. I teraz, jeżeli nie jest stwierdzone, w jaki sposób obliczamy odległość między koszykami, jaka jest ta różnica w koszykach, to my w tym momencie korzystamy z klasycznej przestrzeni metrycznej, czyli tej euklidesowskiej, inaczej mówiąc, gdzie odległość między dwoma dowolnymi punktami, gdzie mamy powiedzmy współrzędną x i y, i mamy jeden punkt x1, y1 to byłaby jeden punkt i drugi punkt x2, y2, to w tym momencie odległość między, między tymi dwoma punktami pierwszym a punktem drugim liczymy według tego wzoru, ale co w przypadku, gdy mamy aż trzy dobra, czyli trzy współrzędne x, y i dochodzi z. Liczymy według tego samego sposobu, ale rozszerzamy ten wzór o kolejny nawias podniesiony do kwadratu. Czyli w przestrzeni trójwymiarowej, czyli mówiąc inaczej, gdy mamy przestrzeń koszyków, ale już o trzech towarach, to w tym momencie liczymy różnicę między pierwszymi współrzędnymi do kwadratu plus różnica między drugimi współrzędnymi do kwadratu plus różnica między trzecimi współrzędnymi do kwadratu. No i w związku z tym nie ma i w ogóle musimy pamiętać o tym, że w przestrzeni tej zwykłej euklidesowskiej odległość między punktem A do B jest taka sama jak między punktem B i A. Czyli nieważne, czy pierwszym punktem, czy tym drugim, no powiedzmy, jeżeli ja przyjmę, że tym drugim punktem docelowym, ostatecznym, czyli z przesunięcia z pierwszego punktu do D, czyli z A do D, odległość będzie taka sama jak z D do A, ale żeby nam się nie myliło, x2, y2, z2 zawsze będzie w moim przypadku wynosiło 0, 6 i 1, żeby powiedzmy łatwiej było nam to policzyć. Ale czy przyjmiecie odwrotnie, że to się zmieniają te końcowe x2, y2, z2, a początkowym ciągle jest, są te, to już wasza sprawa, to jest kwestia uznaniowa, wynik powinien wyjść ten sam. A więc pytanie, jaka jest odległość do koszyka A, który ma współrzędne 0, 0, 1. Co to ten koszyk daje? To, że nie mamy w ogóle x 1 konsumowanego, ani y, po prostu ani x, ani y, tylko z konsumujemy trzeciego dobra jedną jednostkę. A więc, jeżeli teraz liczę odległość między tego punktu do tego punktu, albo mówiąc poprawnie, tego punktu do tego punktu, od tego zera odejmuję to współrzędną i podnoszę do kwadratu, tu mamy to obliczenie, potem dodaję początkową wartość, a tu mamy końcową, czyli końcowa minus ta początkowa do kwadratu plus końcowa minus początkowa i też do kwadratu. Jeżeli to sobie policzymy, wychodzi, że jeden element jest 0, drugi jest 0, też do kwadratu i 6 do kwadratu to pierwiastek z 36 to jest 6. Tak samo liczymy odległość między tym punktem a punktem B. A więc w tym momencie to traktuję, że to jest ten nasz punkt początkowy, a to jest punkt końcowy, czyli od 3 na x odejmuję 0, podnoszę do kwadratu, od końcowego odejmuję 3 i podnoszę do kwadratu, potem od końcowego 6 odejmuję 2 do kwadratu. Szczerze mówiąc, czy jeden punkt uznamy jako końca, drugi jako początek, nie ma znaczenia, bo różnica jest i tak podnoszona do kwadratu. Więc 1 minus 1, mamy ten wynik zapisany i suma summarum wychodzi
5, bo to jest pierwiastek z 25, czyli 5. I teraz pytanie, jaka jest ta odległość między punktem, tym koszykiem D, a koszykiem C, który ma powiedzmy zasób dwóch jednostek X, 0 jednostek Y i 4 jednostek Z. W tym momencie my obliczamy różnicę między 0 a 2 do kwadratu, między 6 a 0 do kwadratu i między 1 a 4 tutaj też do kwadratu. I jeżeli te wyniki sobie policzymy, czyli minus 2 do kwadratu, to jest 4. 6 do kwadratu to jest 36 i minus 3 do kwadratu to jest 9. Pierwiastek jest 7. I jeżeli pytanie brzmiało, który z tych koszyków, pozostałych koszyków, jest najbliżej tego koszyka D, czyli który z tych koszyków jest najbliżej, to ten, który ma najniższą odległość. A więc możemy w tym momencie napisać interpretację, że najkrótszy odcinek do punktu B jest z punktu B, bo ta odległość jest najniższa i wynosi 5 jednostek. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.